Szanowni Państwo, dostojni goście, kochani łagiernicy, panowie podchorążowie, panie pułkowniku i wy, kochana młodzieży. Witam także was bardzo, bardzo, wszystkich państwa bardzo serdecznie na tym naszym 28. zjeździe. Proszę państwa, na ten zjazd my wszyscy bardzo czekamy. Jest nas coraz mniej, ale każdy wydobywa z siebie maksimum siły, ażeby na ten zjazd przyjechać. Ażeby porozmawiać, zobaczyć siebie, powspominać tę naszą młodość, kiedy mieliśmy przemoczonych pod plecakiem 18 lat. I tę naszą drogę. Tę drogę, o której w swojej pieśni wspomina Maria Mionkaidis, że myśmy szli i szli dziesiątkowani, ale niepokonani. Myśmy szli i szli poprzez partyzantkę, poprzez więzienia, poprzez obozy. Myśmy szli do tej naszej wyśnionej, wymarzonej Polski. Szliśmy. To była długa droga. Ale nie wszyscy niestety tę drogę osiągnęli. Wielu z nas na tej drodze zostało. I dlatego każdy zjazd ma dla nas duże znaczenie, ażebyśmy się mogli jeszcze w tej ilości, która z nas pozostała, spotkać, powspominać i wspominać tych, którzy już odeszli. Jesteśmy zawsze bardzo wdzięczni tym wszystkim, którzy pomagają w różny sposób. Pomagają, abyśmy mogli te zjazdy kontynuować. Tu jeszcze chcę państwu powiedzieć, że pan prezes i zarząd dołożył obecnie bardzo wiele starań, ażeby ten zjazd mógł się odbyć tutaj w Juracie, aby ten zjazd był miły, serdeczny, taki niezapomniany. I na pewno tak będzie, czego państwu życzę i sobie. Dziękuję.